Na twój debiut na lodzie w barwach GKS Tychy musimy jeszcze trochę poczekać, ale dzisiaj debiutujesz przed kamerą GKS Tychy TV, a więc jeszcze raz gorąco i serdecznie witamy cię w tyskim zespole. Powiedz mi, zaaklimatyzowałeś się już w Tychach? Również witam wszystkich kibiców. Tak, jak najbardziej. Poznaję miasto, już wiem, jak się poruszać, także wszystko zmierza w dobrym kierunku. Czyli miasto na pierwszy rzut oka bardzo ci się spodobało, rozumiem? Tak, no nie ma na co narzekać, wszystko jest pod ręką, także to, co niektórzy mówią, że korki, że to tamto, to jest wcale nieprawda. Powiedz mi, do Tychów przyszedłeś z zespołu, który rok temu zdobył Mistrzostwo Polskie, a więc okazał się lepszy od GKS-u Tychy w wielkim finale, Ciarko PBS Bank Sanok. Powiedz mi, co zadecydowało o tym, że postanowiłeś tutaj wzmocnić tyski klub? No, przyczyn było kilka, nie chcę tutaj po prostu do jakiejś jednej przyczyny się kierować. No, po prostu nie porozumiałem się z sanockim klubem, miałem inny pogląd na to niż sanoccy prezesi. Tutaj z prezesem Wojtkiem rozmowy poszły po mojej myśli, myślę, że po jego również, także zawitałem do Tychów. Cieszę się, że trafiam do klubu, który ma wielkie aspiracje, przede wszystkim Mistrzostwo Polski, bo nie chciałbym grać w klubie, który będzie grał w dole tabeli i nie będzie miał większych, że tak powiem, ambicji. Za wami 8 tygodni bardzo ciężkich przygotowań. Powiedz mi, czy te przygotowania pod okiem trenera Szejby różniły się od tych, które miałeś do tej pory w innych klubach? Może coś się zaskoczyło na tych treningach? Różniły się bardzo. Wiadomo, każdy trener ma inny pogląd. Ja też myślę, że jeżeli trenowałoby się cały czas pod jednym trenerem albo cały czas w tym samym stylu, niektóre rzeczy pozostaną w tym samym miejscu i nie pójdzie się do przodu. Myślę, że przez zmianę tego treningu posunę się kolejny krok naprzód i da mi to lepiej pracować na lodzie w sezonie. A co się zaskoczyło? Nie wiem, boks, piłka nożna, czy to jednak takie standardowe przygotowania jak te w innych klubach? Zaskoczyło mnie dużo ćwiczeń gimnastycznych z trenerem Szejbą. Wcześniej tego nie robiłem. Szczególnie na początku, aż miałem całe mięśnie ponaciągane, ale teraz już wszystko jest w porządku, także fajnie. Nie można ukrywać, że tłoku na treningach nie ma. Wielu zawodników kontuzjowanych, mamy dopiero 5 zakontraktowanych obrońców, ale to chyba nie wpływa na ten poziom motywacji, walki o miejsce w składzie GKS-u Tychy. Na pewno nie. No. Każdy tutaj jest po to, żeby trenować dla siebie, żeby jak najlepiej przygotować się do sezonu, bo na lodzie jesteśmy rozliczani. Nie ma tutaj patrzeć, ilu nas teraz trenuje. Jeżeli nawet miałoby się przygotować 5 zawodników, mają wykonać 100% swojej pracy i zejść z uśmiechem na twarzy z treningu. Także tak jest mój pogląd na to. Przed wami 3 tygodnie urlopów, przed decydującą fazą przygotowań. Jak spędzisz ten czas? No i chyba o lenichowaniu nie ma mowy. No nie, tydzień tylko odpoczynku, w pierwszym tygodniu lipca lecę z dziewczyną do Maroko, później będę 2 tygodnie trenował u siebie w rodzinnym mieście w Krynicy. Wiadomo, pewnie wybiorę się na morskie oko przejść, może gdzieś wyżej w góry i tyle.